Ochrona cebuli to przede wszystkim ochrona zapobiegawcza. Jesteśmy w polu, gdzie ta cebula wygląda bardzo dobrze, gdzie ta cebula jest chroniona regularnie. O tej porze głównym zagrożeniem jest mączniak i alternarioza. I tutaj akurat jeszcze jest dosyć luźno, ten łan nie jest zagęszczony, nie ma chwastów, bo takie właśnie warunki, zachwaszczenie, zagęszczone rośliny, to jest idealna sytuacja do infekcji, plus jeszcze wilgotność i wyższa temperatura. Wtedy mamy duży, możemy się spodziewać właśnie infekcji. Przed spodziewanymi deszczami, jeżeli wiemy, że ta wilgotność będzie się utrzymywała dłużej, jeżeli są spodziewane mgły, czy właśnie wilgoć w nocy, jeżeli się utrzymuje długo na roślinach, wtedy na pewno trzeba wykonać zabieg zapobiegawczy. I tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Ridomil, który możemy zastosować zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Mamy również do dyspozycji preparat Amistar, który jest jednoskładnikowy, oraz Amistar Opti, który jest dwuskładnikowy. I tutaj te preparaty się uzupełniają. Mamy różne substancje aktywne, możemy rotować te preparaty i dzięki temu zapobiegać powstawaniu odporności patogenu. Co jest jeszcze ważne? Na pewno sąsiedztwo innych upraw cebuli uprawianej z dymki czy z siewu zimego. Tutaj możemy spodziewać się infekcji wtórnych i plantacja w sąsiedztwie takich roślin, które mogą infekować, które potencjalne źródło infekcji. Na pewno taką plantację trzeba chronić intensywniej. Kluczowym elementem dobrej strategii ochrony, dobrej praktyki jest lustracja. Jeżeli taką lustrację wykonamy i stwierdzimy, że są jakieś pierwsze objawy, na przykład alternariozy, należy wykonać zabieg zapobiegawczy i w zasadzie wykonać serię takich zabiegów co 7-10 dni, aby uniknąć ekspansji patogenu. Tutaj dobrym rozwiązaniem, jeżeli już podejmiemy decyzję o wykonaniu zabiegu, dobrym rozwiązaniem jest użycie preparatu Skorpion, który jest dwuskładnikowy, zawiera zoskorbinę i difenokonazol i możemy wykonać ochronę zapobiegawczą, a jeżeli dojdzie do infekcji, również interwencyjnie. Innym preparatem do ochrony przed tą groźną chorobą jest Amistar oraz Amistar Opti. Tutaj możemy rotować między tymi preparatami, między tymi substancjami i też działać przeciwko powstawaniu odporności patogenu. Ważnym okresem w ochronie cebuli jest ten czas przedzbiorczy, kiedy cebula już jest w łanie dosyć mocno zagęszczona, kiedy warunki do infekcji są bardziej sprzyjające, temperatura jest wyższa, często też wilgotność sprzyja powstawaniu infekcji. Zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń. Na te choroby bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonanie zabiegu preparatem Switch. Jako preparatem dwuskładnikowym, zawiera flugioksonin i cyprodinin. Jedna substancja jest kontaktowa, druga układowa i bardzo dobrze zabezpiecza cebulę przed gniciem, przed rozwojem patogenów w trakcie długiego przechowywania.